Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Mind Magic 6. Jestem Julius van Delf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. W dzisiejszym odcinku będziemy dokańczać mordowanie smoków. Zajmiemy się tym rejonem, tą wysepką tutaj. I... powiem tak! Jeżeli jeszcze inaczej, najpierw zajmijmy się mordowaniem tego, co tutaj lata albo fruwa. O. Dobra. For the Emperor. Złoty smok, proszę bardzo, proszę państwa. Zatem pamiętam, jeżeli będziemy wskazywać cel, to w tym właśnie celu będzie nam rzucać te meteory, więc tak do końca to raczej chyba nie jest. Aha. Tak, bo rzucając zaklęcia z... z księgi, że tak się wyrażę. Rzucając te zaklęcia z księgi, co ja właściwie robię? Przecież mogę wskazać, właśnie. To cele są losowe, a z kolei wskazując myszką mamy nad tym pełną kontrolę. Znaczy mając zaklęcia przypisane pod klawisz skrótu mamy nad nimi pełną kontrolę. I tu będzie zło. Dobra. Coś ja powiedziałem chyba. Muszę na smokach wskazywać. Dobra, padło. Okej. A, bo tam jeszcze są jaszczurce, dobra. No. Dobra. No i tutaj już możemy się zająć tą grupką. Definitywnie, ostatecznie.
Dobra. Wracamy się. Wow. Dobra, to już sobie mogę spokojnie pozbierać, bo to jest niegroźne. Niegroźne w sensie, że nie będzie nas obciążało jakimiś potężnymi tymi przedmiotami, jakimi wiecie, nie do wzięcia. Zresztą, jakby nie patrzeć, zawsze mamy opcję podejść do zamku Enrof, znaczy Iron Fist, i to wszystko posprzedawać. Nie jestem pewien, ale chyba nawet w lepszych cenach niż zwykle, więc nie jest tak źle. Oj, Magdaleno, naprawiamy twój hełm zniszczony. Pierścienie również. Trochę się nie starałem, muszę wam powiedzieć. Teraz przy unikaniu ich zaklęć. Tutaj, a no tutaj klasyka. Dobra. Tak długo jak mogę spokojnie. Tak długo jak mi krzywdy dłużej nie zrobią. Dobra, niech będzie jeszcze to. To na sprzedaż. Jak większe mi krzywdy robić nie mogą. No właśnie. Tak długo jak którzy krzywdy zrobić mi nie mogą, to jest no okej. Okay. Teraz tak patrzę, szukam. Nie, co ja powiedziałem? Kurde, chodziło mi o to, że tak długo jak mi krzywdy zrobić nie mogą, większej, to mogę z nimi walczyć. O to mi chodziło. Ciach. Trucha smoka na razie nie ruszamy. Ale nie pogardzę tutaj jaszczurami. Dinosaurus, tak swoją drogą, wiecie skąd wzięła się nazwa dinozaury? Otóż Richard Owen, jeden z uczonych, no to się chyba wtedy przyrodnik nazywało, nie? Angielski czy amerykański przyrodnik. Badając te wszystkie kości, on w ogóle był znany z tego, że odkrył masę tych kości dinozaurów i nie tylko. I cieszył się wielkim autorytetem. Stwierdził, że warto nazwać te stwory wspólnym mianem. Od greckich słów dinos i sauros. Dinos straszliwy, a sauros, czyli jaszczurka. Jakby ktoś nie wiedział, to właśnie stąd wzięło się między innymi słowo saurianin. Na określenie istoty jaszczuropodobnej. A reptila to chyba jest po łacinie. Ale nie jestem pewien teraz, wiecie? Nie jestem tego pewien. O, muszę sobie o tak zrobić, żeby lepiej słyszeć siebie, bo muszę wymienić te słuchawki na takie lepsze, które mają regulację dźwięku, ale też nie mają tego cholernego zagłuszacza. Nie sprawiają, że
same jakby słuchawki, nie tylko ten pałąk, nie chodzi mi o cały, inaczej, chodzi mi o to, że sama jakby ta część słuchawkowa, jeżeli wiecie co mam na myśli. Zakrywa mi uszy całkowicie. Dobra, chodźże tu. Czy to jest lightning? Lizard? Dobra. Jezus. No chodźże tu. Okej, mam nadzieję, że one się... Tak, bo one są zresetowane. Bum. No. No. No, no, no. Ten jest na wykończeniu. Dobra. Dobra, chodźcie tutaj. Dobra, jak chcecie ze mną się bawić, to proszę bardzo, ale tylko nad lądem. Ja się bawię nad lądem. Uwaga! Do wszystkich smoków, które chcą ze mną się bawić, ja się bawię nad lądem. A to inaczej wam zrobimy tutaj. Dobra. Jesteś nad lądem? Tak, jesteś nad lądem. Dobrze. Uff, dobra. Dzień dobry. Właśnie. Tak to było z tymi dinozaurami. Aha, bo ty jeszcze jest niebiesiutki. Dobra, chodź tu. To się tobą szybko zajmę. Fajnie jest efekt jak ten. Gdzieś on tu był. To jest złociuteńki, dobra. Dobra, chodźże tu. No. Ta-d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 a. Nie żebym grał w Final Fantasy czy coś. Wszystkie smoki oficjalnie na Dragon Sand zostały wybite. A ja stałem się wrogiem publicznym numer 1 WWF-u. Trudno się mówi. Tu mamy za to kapliczkę bogów.
teraz nie jestem pewien, ale można tu się dostać do pewnego miejsca. Jeżeli ja się do niego dostanę teraz, to trudno. Będziemy mieli zaliczony tak jakby pierwszy bonus. Plus 20 do wszystkich statystyków permanentnie. Jej. Oh, 705! Ja pierniczę. Ona i tak ma dalej najmniej. Do wszystkich? Czyli co, do... Moment. A co, chciałem też sprawdzić? 36. Tak, plus 20 do wszystkiego. Czyli do obrony też. No to jest zajebiste. To mi się podoba. No okej. Zapamiętajmy to miejsce. Zresztą ono dość charakterystyczne, przypomina dosyć logo twórców gry, prawda? Jakby patrzeć na niego z góry. Dobra. Zrobisz to na tym? Dobra, zrobię to na wizji. Pozbieram wszystkie truchła smoków, jakie zostawiłem za sobą. O Boże, to będzie... To będzie trudne. Chainmail, leather armor, cloak. Mocno resistance. Prędkość. Jak ktoś się trafi jakiś dobrą odporność na magię, to ja to biorę od razu. A tymczasem cold resistance. Jak ci to zabiorę, to będzie... Nie, kosztem magii ognia nie. Kontrodystant 24, to jest ciekawe. O. Sprawdzę jeszcze, czy wszyscy mają... Oczywiście, że mają popsute. Jakby to inaczej. Ale zawsze tak już będzie. Zawsze tak jest na tych ostatnich etapach gry. W sumie w każdej części, chyba poza ósemką, ale ósemka... ósemka jest... inna.
tyle mogę powiedzieć o ósemce. Ósemka jest inna. I nie znaczy, że mi się nie podoba. Nie no. Dobra. Zbieramy te truchła smocze. Trudno. O Boże. O Boże. O matko. Co my tu mamy? Okej. Spróbuj to zaczarować. Jak wyjdzie krapnet, będzie trochę warte w sklepie. Podwójne obrażenia przeciwko demonom. Co, w końcu to pić nalałem, czy nie? Chyba nie nalałem. No nalałem, bo tylko teraz pustsza. Okej. Ale obrażenia przeciwko demonom podwójne. To jest ciekawe. Ale jednak nie, za to tu mamy, nie wiem, ja chyba zauważyłem to. Amulet hit points plus 17. Ale wy macie wszyscy za dobre amulety. Hera Morrigan. No. A, ta korona jeszcze, tak? Dobra. Dalej zbierajmy te smoki. Pierścień. Gauntlet. Long dagger. Różdżki. Longbow. Large shield, longbow, cutlass. Różdżki jej będę dawał, bo to w sumie... Co tu masz? Aha, nie, ty masz za dobry. Tobie się nawet nie opłaca oddawać tego sztyletu. Nie damy tobie. Co? Taki przedmiot na dawnych serwerach Battle.netu by został uznany za dupa, tak zwanego, czyli duplicate. I osoba, która by go dzierżyła, dostałaby od razu z marszu bana. Wiesz co, ty dostaniesz pierścień, ten efektywnością do wszystkich zaklęć magii ducha, bo tobie się to przyda. To teraz tak, endurance. Siła. Ja mogę ci tu w każdej chwili tego skarabeusza przywrócić przy najbliższym tym. Awansie, więc dostaniesz to w zamian za. Znaczy, zdejmujesz to w zamian za pierścień efektywności zaklęć magii ducha. Dobra. Tarcze, różdżki,
O, w sumie takie pierdółki można dawać tobie. Pierścienie u ciebie zostaną i amulety. I w sumie tobie też można takie rzeczy dawać. Jest tak zwany inventory management. Tak, uczymy się nowych słów z Juliusem Vandalfem. Książka nauki, ciekawe jaka. Buty, duża tarcza. Kolejna. Różdżka. No co tu masz? Te buty, co to są? Ktoś jeszcze nosi jakieś. Co ty w ogóle masz? Personality. Masz co? Poison Resistance. Okej, okay, tobie to dużo da. Czyli póki co nie mamy problemu z nowymi przedmiotami, nie zagracają nam ekwipunku. Latająca pięść. Ty to znasz, a ty to też znasz. Dobra, to idzie do nauki, znaczy w sensie do sprzedania. Okej. Okay. Pójdziemy sobie tutaj. Leather armor. Pasek. Staw. Nie, ja te stawy, słuchajcie, te kostury będę wywalał do wody. Nie opłaca się ich trzymać. Są to beznadziejne przedmioty. Jeszcze tylko zajmują miejsce. Sio, niestety. Natomiast to, Endurance plus to. No to by się przydało gdzie indziej. Aha, bo. Co ty wzięłaś? O Boże. This will be useful. Okej. W ten sposób. I tu jeszcze będziemy mieli miejsce na coś ciekawszego. This will be useful. Na przykład taki pasek, który możemy z łatwością dać tutaj. Nawet tutaj. Dobra. To idzie na sprzedaż. Jeśli chodzi o. Tak się wyrażę, dostępność. Sklepu tutaj nie ma problemu, zawsze możemy się teleportować. Leather Armor Twin. Spell Points plus 20. Co by to można mu zabrać? Majc, to majc ci w ogóle coś daje? No. Nie. Dlatego dostaniesz ode mnie w nagrodę
pierścień magii. Niepotrzebny ten magiczny pierścień masz. Noś go z dumą. W porządku. Udajmy się zatem do... zamku Iron Fist i posprzedawajmy te fanty. A sklepy mieszczą się niestety na dole. Dobrze, dzisiaj będzie trochę taki odcinek handlowo-inwestycyjny, że tak się wyrażę. Jezu. Dobra, chcecie? Proszę bardzo, proszę bardzo! Ktoś jeszcze? Ktoś jeszcze? Kurde mol. Znowu. Jaszczurce. Cholerne. He. Dobra. Chodźcie tu. B, B. Zregenerowało się dziadostwo i myślisz, że może rządzić dzielnią. Nie na mojej warcie. Nie na mojej warcie, do cholery. Okej. Aha, ty jesteś finest armor in the land. Dobra, to mogę ci to sprzedać. No, jestem durny. Przecież w zamku Iron Fist też jest ten handlarz. No to i lecimy do zamku. Też są handlarze. Bronią, zbroją i żywią. Finest weapons. Fajnie jest popatrzeć na te stare bronie. Tak sobie pomyśleć, że kiedyś się tak liczyło. Aha, do czwartej, tak. No dobra. Ale wracając, fajnie jest tak popatrzeć na stare sklepy, na ich oferty, tak pomyśleć sobie, że kiedyś się liczyło ostatni grosz na... Ała. Na jakiś miecz plus 3. Dobra. Enjoy your stay. Dobra. Mam nadzieję, że mi się nic nie zrespiło tam na Dragon Sand, bo co roku jest oczywiście respawn co jakiś czas. I z tego co pamiętam, pustynia Dragon Sand ma go co, który jest? 14. Nie ma co. Dobrze, moi kochani, wiecie co? Ja zrobimy tak. Jeżeli coś fajnego się znajdzie, to ja to wam zostawię, pokażę o co chodzi, o co biega, nie? Jeżeli coś fajnego. A jeżeli nie... To ja teraz kończę nagrywanie. Przychodzę do...
kończę nagrywanie, idę na Dragon Sand. Wszystkie truchła smoków oprócz skrzynek będę sprawdzał. Skrzynki chcę z wami sprawdzić. Więc moi drodzy, ja byłem Lewis van Delf. To było Might Magic 6. I do następnego, moi drodzy. Na razie. Cześć, widzimy się już, jak będę... cały Dragon Sand będzie oczyszczony z trucheł smoków. Na razie, cześć.